Dziś pokażę Wam części rozebrane od tego podnieśnika, którego widzieliście na poprzednim filmie jeszcze w całości. Tu jak widać brakuje jednego kółka. Tu są stalowe kółka jezdne, to w miarę dobre. To tylko wezmę na to karkę, zapolerzuję, zaczyszczę. Tutaj otwór jest, wszystko dobrze. Łożyska to są w bardzo opłakanym stanie. Z jednej strony są jeszcze z zetkami, ale z drugiej strony były bez zetek. Także jak będę zmieniał, to już prawdopodobnie, że będą z obydwu stron z zetkami. To są łożyska z tych kółek jezdnych. Tu są bardzo uszkodzone dwie części, ale to tak postaram się tak zrobić, że żeby tutaj ściąć, dorobię pół tulejki, pół średnicy i będzie to przyspawane do tej części i dopiero później, tak jak tutaj w tej widać, będzie dorobiona tulejka. Tu też jest zjechane, także też trzeba już wcześniej jakoś czymś zabezpieczyć. No ta druga strona może posłużyć jako wzór do naprawy tamtej. Tutaj jest najważniejsza część całego podnośnika, siłownik. Niestety się nie opuszcza, bo ta dźwignia nie działa. Ale wezmę go, rozbiorę. Najpierw muszę wyczyścić z zewnątrz, żeby mi żaden brud się nie dostał tutaj do środka. I później go zmontuję. O, tutaj jest ta dźwignia, która niestety nie, te szlinki nie ma, też troszeczkę ją trzeba wziąć, obczyścić. Całość jak się pomaluje, to będzie zupełnie inaczej wyglądać. Tu jest przednia ośka, na której jest zamocowany cały ciężar z przodu. No, to są te dwie łapy, które pod spodem przesuwają tylnie kółka do przodu albo do tyłu i wtedy cały wózek się unosi albo opuszcza. Także to tu widać cały wózek. I tutaj są jeszcze wszystkie drobne części, to zawsze zbieram sobie w pudełku, żeby później nie latać, nic nie szukać. Dziękuję.